Siemaneczko, z tej strony Pan tutaj, no i witam w kolejnym tuningu z gry 3dtuning.com. Tak jest, nie ma tu jeszcze wersji polskiej, tego nie powiedziałem w ostatnim odcinku, mam nadzieję, że zrobię jak najszybciej. I chciałbym wam dzisiaj stuningować dla was Mitsubishi Eclipse, no GS raczej, jeżeli w ogóle tutaj jest, bo nie sprawdzałem jeszcze, ale widzicie tutaj kawałek mojego garażu, a ja chciałem wam pokazać pewną, no nie wiem czy to jest ciekawostka, ale mamy tutaj napis Chrysler Agile Talon Liftback 1998 roku. I jak dobrze można się domyśleć, liftback, czyli ma po prostu tył po liftingu, jakiś poprawiony. No i spójrzcie na niego teraz jedną rzecz. On jest tuningowany na telefonie, dlatego tu się pojawia taki biały prostokącik. I teraz patrzcie, ja sobie go odtworzę na chwilę tylko. Ale na pewno każdy już fan JDM-ów widzi w tym aucie Eclipse'a. To jest auto amerykańskie w końcu, Chrysler. I spójrzcie, przyjrzyjcie się dokładnie. Ja tu widzę Eclipse'a i to jeszcze GST przynajmniej. Patrzcie, nawet maska tutaj ma to uwypuklenie, więc być może jest tu coś ściągnięte. Wiem, że Eclipse, ten GS, był produkowany bodajże od 1996 roku, dlatego pewien nie jestem, ale mówię tak, jak to może być, no bo nie jestem pewien, dlatego że się nie interesowałem tym jakoś specjalnie, ale spójrzcie, że no rzeczywiście tutaj jest Eclipse, po prostu taki Eclipse, tylko ma troszkę pewnie mniej możliwości tuningu i jest już też troszkę przerobiony. Okej, no to co, ja sobie stuninguję Eclipsiaka teraz. I kolejną rzeczą, którą teraz zrobię, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że nagrywam grę mikrofonem jakby, o jakby to powiedzieć, nie nagrywam mikrofonu oddzielnie, tylko nagrywam mikrofon razem z grą. Chciałbym zobaczyć, czy to się fajnie zsynchronizuje i czy będzie dobrze słychać, tak więc możecie teraz spauzować i napisać, jak mnie słychać i co sądzicie o jakości dźwięku akurat z programu. No więc tak, lecimy sobie na home, choose a car, czyli wybieramy sobie markę Mitsubishi. Eclipse akurat nam to już wybrało, ale innego Eclipse'a chcemy. Szukamy Eclipse'a mojego GS'a. On na pewno będzie tutaj niżej, bo to są już starsze auta. I wiecie co? Nie widzę tu Eclipse'a. Kurde, gdzie on jest? To może był na górze, tylko żebym go nie zauważył. No nie, jest kupek z 2003, jest kupek z 6, a Eclipse'a tego GS'a tutaj po prostu zwyczajnie nie ma. No czyli jednak widzicie, został zastąpiony tym Chryslerem. Tutaj jeszcze widzę jakiś Eclipse GSX. O, jest GSX. Spójrzmy na tego GSX'a, chwila. Dobra, GSX może być. Widzicie, że on jest taki trochę bardzo zaokrąglony. No ale skoro tak, no to bierzemy sobie GSX'a, tak? Poczekamy, aż się tutaj załaduje. No i od razu spójrzcie, jak to jest bardzo podobne. Fajny ten Eclipse. Jak to on jest bardzo podobny do tego Chryslera. Nawet ma takie same felgi, wiecie, bo jak ten Chrysler dostaje oficjalne felgi, to też ma takie właśnie spirale te felgi. No i akurat Eclipse też takie ma. No więc to, zaczynamy od felg. Mamy jakieś oficjalne fajne? Nie, mamy tylko jedne faktory. No więc sobie je dobierzemy na końcu. No i tak, przedni zderzak oczywiście na samym początku dostajemy tutaj. Oj, nie, tego bym nie chciał. To jest za duży, za bardzo odstający zderzak. Ten tutaj na pewno też nie. Zobaczymy sobie, jak wygląda ten zderzak. O, ten już ładniej, ale troszkę jak uśmiech delfina. No, uśmiech delfina kojarzy się co prawda z tylną częścią ciała, ale no, troszkę tak przypomina taki uśmiech. Evo, no nie, to nie jest na pewno zderzak Evolution. Co tu jeszcze mamy? O, ten się wydaje całkiem ładny być. Ale też uśmiech delfina oczywiście. Tu jakiś mam Vistu. Kurde, takie wieśniackie te zderzaki. No, aż gorszych chyba nie mogli naprawdę wziąć. Już się zastanawiam nawet nad faktory zderzakiem, ale trzeba mu go coś go tutaj trzeba przerobić, więc wydaje mi się, że... No nie wiem, może ten, właśnie ten, jeden z tych uśmiechów delfina, no nie wiem. Kurde, no, ten wygląda tak, a ten drugi uśmiech delfina ma po prostu tutaj zamiast lampy jest trochę szerszy. No dobra, no weźmiemy sobie ten uśmiech delfina już. No cóż, zrobimy sobie go troszkę pod Szybcy i Wściekli, mniej więcej będzie podobnie. Jeszcze zobacz sobie ten, oj, nie. I tego też, tego też nie. Dobra, no to skoro tak, a może ten uśmiech delfina z lampami? Dobra, ten jest taki ładniejszy, troszkę mniejszy już. Tak, mniejszy od tamtego, co prawda nie jest taki, no, za ładny, ale ładniejszy na pewno niż tamten. Dobra, no i co, tylny zderzak oczywiście też trzeba dobrać jakiś ładny, no i na pewno nie taki wieśniacki. O, ten tamten miał, no właśnie tego chciałem uniknąć, widzicie, jaka tu jest wieś, no po prostu nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w dzisiejszych czasach, bo dawno temu to tak, ale żeby ktoś w dzisiejszych czasach wziął sobie, no dobra, ten zderzak jeszcze tak, ale taki zderzak do Eclipse'a i jeździł z nim po mieście, to naprawdę można byłoby kogoś wyśmiać po prostu. No ja bym sobie stanął obok tego samochodu, porozglądałbym się, a potem zacząłbym się głośno śmiać.
żeby ten kierowca tego samochodu, co prawda nie, że coś nie wiadomo jaki jestem, jakiś nie wiem, chamski czy coś, no ale to nie to, takiego Eclipse'a raczej bym nie chciał, ale postaram się zrobić coś ładnego. Dobra, jakieś progi ładne mamy tutaj, coś, no niedopasowane i to strasznie, chyba że mamy body jakieś do niego. Mamy body? Nie mamy body, chwila, szukam body. Nie, nie ma body do Eclipse'a, bo tak to wiecie, dopasowałoby się wszystko. Tu mamy jakiś zderzak mniej więcej pasujący, ten Bomex. O, ten ma wlot, tylko widzicie, że to jest takie straszne, no straszna wieś, okropna wieś, po prostu. No, no, ja bym takim autem nie jeździł, ale no trzeba tu coś z tego zrobić, o. Ten zderzak jeszcze mniej więcej pasuje, ale to jest strasznie odstają. Znaczy, to są centymetry, ale te centymetry bardzo się liczą. Oj, no nie, no nie, wiecie co, nie, powracam do oficjalności, no. No, nie mogę wsić aut, no bo mi się to nie podoba po prostu, no i... No po co robić wieś z auta, które no już i tak fabrycznie jest całkiem ładne. No ale to nie to, no słuchajcie, gdyby tu jeszcze dali jakieś ładniejsze zderzaki, bo założę się, że są na świecie zderzaki do Eclipse'a, które są ładne. Ale i tak tutaj patrzcie, że ten przedni zderzak jest po prostu oficjalnie nawet nie za ładny, no. No takiego czegoś nie włożę, bo przecież będę się wstydził, że takiego Eclipse'a mam. No więc powrócę do oficjalności po prostu, no i co? Przednie może jakieś fajne, no lampy przednie, tu już można coś pokombinować, te są całkiem ładne. Ponieważ sporo tutaj widać takich detali, no i te są ładne i wydaje mi się, że weźmiemy sobie te po prostu takie śnieżno-białe. Do tego tylne lampy pewnie całe czarne. O, te mi się podoba. O nie, tutaj Need for Speed Underground 2 mi się przypomina. Nie, oficje, o, tu mam jeszcze, no to tak, Eclipse. O, to jest ładne. O, to jest najładniejsze, takie czarne. Myślę, że sobie go zrobimy całego białego albo jakiegoś zielonego pod na przykład Szybcy i Wściekli. No więc wydaje mi się, że tak. Oczywiście, nie wiem, czy wiem, pewnie wiecie, bo no, moi widzowie to są głównie widzowie, którzy są fanami motoryzacji, że w kwietniu będzie w kinach, no pewnie już są jakieś zapowiedzi, znaczy trailery już są, ale zapewne wiecie, że w kinach będzie Szybcy i Wściekli 7, wersja 7. Której się nie mogę sam doczekać, już czekam od dłuższego czasu, miała być w tamtym roku, ale niestety stało się to, co się musiało stać. Znaczy, no nie musiało, ale wiecie bardzo dobrze, o czym mówię. No i niestety na pewno Paul będzie w tym filmie, będzie w pewnych momentach i w pewnych momentach też będzie jego brat, raczej dwóch jego braci. Cody i Cole bodajże, nie pamiętam. Wiem, że jeden ma Cody bodajże, nie zagłębiam się w to, bo nie chcę tutaj nic skłamać, ale wiem, że na pewno będzie go zastępował brat. Spójrzcie sobie, jak ten zderzak jest nieładnie według mnie dopasowany, no bo gdyby nie było tej czarnej listwy, gdyby zderzak był cały metaliczny, to by to ładnie wyglądało, a on, że on ma tą czarną listwę, to troszkę go tak nie dopasowuje tutaj. No i Bartek, ty na pewno oglądasz ten tuning, ja to wiem. Ty masz właśnie takiego Eclipse'a, tylko ty masz już tego Next Gena, z tego co pamiętam, a jak nie, to mnie popraw. I właśnie mówiłeś, żebym go stuningował, więc powiedz mi, czy dobrze zrobiłem, nie dawając mu tych całych zderzaków. On, Bartek, ma srebrnego. Bartek mieszka poza Kielcami, ja mieszkam w Kielcach, on mieszka trochę za. I właśnie się poznaliśmy tam, jak byłem u babci. No i dlatego wiem, że ma tego właśnie klipsiaka. Kurde, no i teraz tak, brać sobie ten wlot z boku, chwila. Co do lamp z przodu, to patrzcie, że jak sobie biorę oficjalne. Aha, czyli to się tutaj troszkę uwypukla, jeżeli biorę oficjalne, ale nie, bardziej pasuje oficjal. Faktory, no i teraz tak, lusterka. Najchętniej zostawiłbym oficjalne, ale są strasznie duże. Nie, dobra, jednak biorę oficjalne, dlatego że żadne inne nie pasują. Nie polecam nikomu brania tych rzeczy, ponieważ tylko uwieśniaczom auto. I teraz patrzcie, mamy na masce to uwypuklenie. Ja sobie dam teraz ten, aha, no i nachodzi, widzicie, nachodzi na ten, na to uwypuklenie specjalne. Nie zagłębiałem się w to tak samo, ale wydaje mi się, że to, że coś w silniku jest tak specjalne, no bo to nie może być tak bez powodu tutaj tego uwypuklenia. I podejrzewam, że to dlatego, że silnik ma w sobie coś, co jest po prostu za duże. No i tą maskę trzeba było w tym miejscu powiększyć, tak samo jak są specjalne wersje Camaro Chevroleta. Zresztą i w oficjalnej jest powiększona maska, ale są specjalne wersje, w których właśnie Camaro ma tą maskę tak uwypukloną, podniesioną. No i tak, winyl.
nie wiem, może jakieś paski się da, żeby już auto wyglądało troszkę tak bardziej sportowo. Czarne paski, no nie wiem, zastanowię się. Te paski też, aha, bo tu można dać po aha, czyli można dać dwa winyle jednocześnie, to nieźle, tego się nie spodziewałem. A to jest akurat dobry pomysł, patrzcie, weźmiemy sobie, załóżmy, zrobimy auto w kolorze zielonym, czekajcie. All car. I tak. Albo czerwień, patrzcie, cały czerwony, taki ostro czerwony. Teraz patrzcie, winyl sobie zrobimy jeden, ten winyl zrobimy sobie czarny. No, chodź tu. O, i tak by to wyglądało fajnie. Chwila, tylko czy, no musi nachodzić tu z tyłu, no nie, no ale lipa, no. A gdyby to odwrócić? Ale to było bez sensu, bo to by nachodziło na karoserię. No szkoda, kurde, bo gdyby to nie nachodziło tam z tyłu, to by fajnie wyglądało. No to może chociaż czarną maskę sobie wezmę. Jakiś Sun Coast Creations, coś, nie, to nie dla mnie. Maskę czarną. O. Matową maskę czarną. Nawet fajnie to wygląda. Teraz tak, daszka nie mogę. Spoiler. Czarny mat. Chodź tu. Dobra, no trzeba coś tu zrobić, trzeba coś z tym autem zrobić. No i tak, nic innego czy już na czarno nie pomaluję na mat. Albo wiecie co? Chwila. Wezmę sobie to na czerwony. Zwykły czerwień. I po prostu zostawię sobie matowy ten spoiler, będzie pasował do tych progów i do tych dokładek do zderzaków przedniego i tylnego, żeby też nie zrobić tutaj wsi. No i teraz tak, ostatnią rzeczą to będzie tutaj już troszeczkę zmniejszenie widoczności, jakkolwiek to może brzmieć, przyciemnienie po prostu szyb. Troszkę sobie obniżymy eklipsa, myślę, że do takiej wysokości. I teraz trzeba jeszcze mu dać felgi jakieś ładne. No i mniej więcej już skończymy ten tuning, ponieważ no, nie ma co już więcej kombinować, no, nawet te felgi pasują. A jak widzieliście, no zawiodłem się konkretnie na twórcach tej gry, niestety. Ponieważ zwalili według mnie tuning optyczny, chodzi głównie o zderzaki, które naprawdę, no mimo że ja bardzo lubię Eclipse'a, ponieważ mam sentyment do szybkich i wściekłych, do pierwszej części, tak tutaj teraz nie mogę wytrzymać, bo tam jeszcze ma ładne zderzaki w tych szybkich i wściekłych, tam ma jeszcze fajne zderzaki, podobają mi się, a tutaj już bym ich takich po prostu nie nałożył. No i tak, czarne felgi jakieś tutaj, ładnie by te BBS-y wyglądały, no nawet ładnie, ale myślę, że żeby były bardziej widoczne, to sobie je zrobimy takie szarawe. A nie można matowych? Kurde, ale lipa. Patrzcie, matowe takie felgi czarne, to by wyglądały tutaj zarąbiście. O, mamy kolejne BBS-y. Chwilę, jak sobie zrobię takie. No i one są ładne. Te BBS-y mi się podobają. I też są tutaj fajne niektóre felgi, ponieważ są chromowane, tak jak na przykład te. I do aut, które mają mało możliwości tuningu, albo po prostu, które mają no, takie możliwości troszkę mniejsze, bądź trochę no, nieodpowiednie do takich aut, to akurat takie felgi są zarąbiste do nich. No i chyba sobie wezmę jakąś właśnie taką felgę tutaj, felgę chromowaną. Szukam, wiecie, patrzę tutaj na dół, nie patrzę na kamerkę, bo mam ekran no, w tym miejscu, tak tuż przed sobą, no i jak widzicie jest to na dole. I myślę, którą by tu felgę sobie wybrać, którą by tu sobie, tylko taką wiecie, no jakąś chromowaną by się przydało. Ta co jest, też jest ładna, podoba mi się, wiecie, ale zobaczę czy nie ma jakiejś ładniejszej, no nie? OZ Racing, ta nie jest chromowana, ale za to jest pasująca bardzo. I żałuję też, że nie ma w tym programie możliwości pochylania felg. Pochylania helg, chciałem powiedzieć. Helga to jest jakieś niemieckie imię chyba. Słuchajcie, spójrzcie sobie, że no, ona jest lekko tak wchylona tutaj, ale przydałoby się, żeby bardziej, żeby obniżyć go jeszcze i tą felgę pochylić. Też tylko dać bez przesady, ale no. Dobra, wydaje mi się, że tak będzie ok z tym obniżeniem. No i coś tutaj mamy jeszcze takiego chromowanego, bo jak na razie widzę tutaj same felgi metaliczne. Ha. Ciężko będzie znaleźć coś tutaj. O, tu jest jakieś, ale no nie, no. Tego nie włożę do Eclipse'a. Nie. W ogóle bardziej takie felgi pasują do muscle carów. O, to jest felga. No i to mi pasuje, słuchajcie. No i mam wreszcie felgę i jest mat i jest chrom. No i o to mi chodziło. Tak więc wydaje mi się, że mój Eclipse na tyle, na dzisiaj jest już skończony. Ale dodatkowo wybierzemy sobie jakieś tło. Tylko nie wiem gdzie to się wybiera.
Make snapshot, nie. Tło się wybiera tutaj. No i tak, mogę dodać swoje tło. W szkole będąc zrobiłem zdjęcie ołówka. No ale tego to raczej nie dam. Wydaje mi się, że dam jakieś tło, które pasuje jednocześnie do samego auta. Chwila, tu jest to. Oh yeah, tak jest. Eclipse tutaj showman. Jedzie takim eklipsem, no i już wszyscy wiedzą, że tutaj wiecie, no pan tutaj tuningował to auto. Ale to zajebiście wygląda, podoba mi się strasznie. Skoro widzę tutaj światło, to auto powinno być w tą stronę. Tak odwrócone. O, tak. Ale chwilę, jeszcze zobaczę sobie jakieś jedno tło. I mój klipsiak będzie skończony. Chciałbym go jakoś bokiem ustawić, wiecie. Może tu? Na tym, o, na plaży. Nie pasuje to tło do niego, no to, ale to taka prawda, że gdybyśmy na żywo mieli tego klipsa, no to byśmy się nie zastanawiali, czy pasuje mu, no nie wiem, że jedziemy po szarym asfalcie, czy po czerwonym. Dobra, tak wygląda zajebiście, tak mi się podoba, więc mam nadzieję, że mój tuning Eclipse'a się wam też spodobał, to save'ujemy sobie go. Możecie oczywiście wejść, tak jak niektóre osoby zrobiły, dzięki wam wielkie, opisałem i co im się podoba, tam napisały, dały lajki do tuningów, tak, nie szeruję, bo i tak go zobaczycie. Tak więc, no nazywam się normalnie Karol tutaj, pan tutaj, więc mam nadzieję, że tuning się podobał, że seria będzie się wam podobała, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, piszcie jakie auto mam tuningować, akurat Bartek zasugerował mi Eclipse'a, ale wy możecie dać konkretne auto, zresztą tam już miałem jakieś Hondy polecone, miałem polecone, poleconą BMW M3E46, tak więc mam nadzieję, że się podobało, że będziecie ze mną dalej, no i trzymajcie się, do następnego, cześć!